Dzisiejszego gościa telewizji Wideopyja nie trzeba przedstawiać, mianowicie jest nim uwielbiany przez wszystkich Polaków w kraju i za granicą zespół Golec Orkiestra. A dokładnie Paweł Golec i Łukasz Golec. Dobry wieczór kochani, witajcie w Rzymie. Witamy, cieszymy się z tego spotkania. My również. No i oczywiście Golec Orkiestra przyjęła tutaj, żeby wziąć udział w koncercie Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych. Koncert zbiorowy, w którym bierze udział Filharmonia Podkarpacka, chór Siena Gospel z Warszawy i oczywiście fantastyczni artyści, jak między innymi Kuba Badach, Andrzej Lampert, Golec Orkiestra, Barbara Gąsienica-Giewont. Tak, i oczywiście jest to taki koncert poświęcony tematyce Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Został napisany specjalnie repertuar na tą okoliczność. Właśnie, może powiedzcie, tak, co zawiera? To jest repertuar, który głównym punktem wyjściowym jest, są to psalmy Dawida i pieśni Izajasza. Czyli bazujemy na Starym Testamencie. W koncercie również biorą udział kantorzy z Izraela, z Nowego Jorku. Także cóż, no przepiękna rzecz, która no jakby no na bazie tych pieśni, które po prostu są na nowo skomponowane. My akurat opracowaliśmy dwa psalmy właśnie Dawida i jedną pieśń Izajasza, ale chcieliśmy to pokazać w takiej nowoczesnej formie. Chcieliśmy to pokazać w formie piosenkowej, żeby przyciągnąć też młodego słuchacza do tej tematyki, no bo tematyka, no jak wiemy, jest bardzo trudną tematyką, no bo świat w różny sposób przedstawiał, że tak powiem, Holokaust w Polsce i w bardzo wielu przypadkach takim skrzywionym zwierciadle. I stąd jakby też wyjście szerzej i głębiej z tym tematem, żeby pokazać faktycznie, jaka jest, że tak powiem, rola Polaków, no, że Polacy za uratowanie, bardzo ważny projekt. Tak, że Polacy za uratowanie Żyda umierali. Tego i w innych krajach no nie było. Jest tutaj rodzina Ulmów, bardzo znana w Polsce. Bardzo znana, tak. Ta, która no za Podkarpacia, prawda? Z Podkarpacia, tak. Z Kolbuszowej, która za uratowanie... Mojej strony. Tak, która za uratowanie Żydów po prostu została wymordowana. Włącznie z moimi dziećmi. I to była jakby taka no rzecz, która no... O której świat do końca no nie wie. Jakby też są właśnie sprawiedliwi wśród narodów świata, czyli rodziny żydowskie, które zostały ocalone przez wielu Polaków, którzy no nie wali się im pomóc. Jakby patrzyli na te sprawy bardzo tak, w tym można powiedzieć, taki chrześcijański sposób. I w związku z tym jakby taka idea tego koncertu, żeby pokazać, ale w oparciu też o jakiś taki ekumenizm, ponieważ w tym koncercie biorą udział i Żydzi właśnie i chrześcijanie, że tak powiem, z różnych krąg. Z różnych stron świata. Przede wszystkim poprzez kulturę, poprzez śpiewanie, muzykowanie też można dotrzeć do szerszej publiczności, prawda? Poprzez twórczość, jaką jest właśnie muzyka. W przypadku Golec Orkiestry, no to możemy ludziom opowiedzieć to w jakiś taki sposób, prawda? Poprzez swoje prezentowanie twórczości właśnie z tym projektem. I to jest też może jedno z istotniejszych w ogóle takich form. Bo... To trzeba powiedzieć, że to są przepiękne utwory, bo jakby prapremiera miała miejsce w Kolbuszowej w wakacje. Także to naprawdę społeczność, znaczy publiczność w Polsce była zachwycona. Są to wzruszające opowieści, wzruszające tematy. Jest to też tak jakby prowadzone w taki historyczny troszeczkę sposób, żeby pokazać faktycznie ten temat dogłębiej, czy tak głębiej. Tak. I no i na pewno jest jednym z gości w tym projekcie, także no, cieszymy się, że mogliśmy również napisać, tak powiem, wnieść jakby swoją twórczość tutaj jakby w tą historię i w ten temat bardzo konkretny. I cóż, no mam nadzieję, że odbiór będzie bardzo, że tak powiem, dobry, bo tak też było w Polsce. Mam nadzieję, że tak samo tutaj się wydarzy właśnie w Rzymie. Przede wszystkim to będzie koncert premierowy tutaj w Rzymie, prawda? Ponieważ pierwsza część takiej premiery miała miejsce w Polsce, w Kolbuszowej latem tego roku, ale właśnie w Rzymie
padła taka, że tak powiem, taki pomysł. Pomysł i zaproszenie, żeby to się właśnie odbyło w grudniu. No i jesteśmy, prawda, na zaproszenie Fundacji Kobuszowej, więc tutaj za chwileczkę... Fundacji Rodziny Ulmów. No słuchajcie, tak, powiedzcie nam, czy to wasz pierwszy raz w Rzymie? Chyba nie, prawda? Nie, już byliśmy tutaj kilka razy. Tak, wiecie, jakie tak, macie tak. wspomnienia związane z Wiecznym Miastem? W Rzymie byliśmy kilkakrotnie. Byliśmy też z różnymi formacjami muzycznymi. Pierwszy raz w Rzymie byliśmy w 92 rok. Byliśmy wtedy z orkiestrą dętą Fabryki Śrub z Żywca. Byliśmy czyli też pięknych... południe. Widzę, tak, że tutaj tak, krążycie tak, wokół moich, tak. moich terenów. Orkiestra miała oprócz takie piękne mundury księstwa warszawskiego, czyli z takimi czakami, prawda? Ładne mundurki. No i Paweł wtedy po raz pierwszy rozmawiał z Janem Pawłem II. Także stał pierwszy z brzegu, no i papież wychodził właśnie sprawować mszę. Czyli wasze pierwsze wspomnienie tak, jest związane tak, z papieżem. Tak, i zdjęcia tak, piękne tak. tutaj. I... Zresztą będziecie teraz mieć kolejny tur właśnie związany z Janem Pawłem II. Tak, zgadza się. Zgadza się. Jeszcze wrócę do poprzedniego pytania, teraz przejdę do tego, jakby tych spotkań później z Janem Pawłem II było wiele, bo później była oczywiście już Golec Orkiestra, byliśmy też na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie jako grupa ministrantów. Później było słynne pożegnanie na Balicach Krakowskich w 2002 roku, gdzie napisaliśmy piosenkę Leć Muzyczko, którą żegnaliśmy wtedy Ojca Świętego w Krakowie. Była przerobiona piosenka Z Milówki Wróć na Do Wadowic Wróć, jakby na tamtą okoliczność, także też no. Polska, że tak powiem, żegnała między innymi tym utworem świętego Jana Pawła II. Później przyjechaliśmy do Rzymu w 2004 roku i z naszymi najstarszymi dzieciakami mamy piękne pamiątki z tego spotkania właśnie jako Ojciec Święty. Przyjmuję je tak za rączkę. No, byliśmy po góralsku wtedy z całą ekipą, ale graliśmy tutaj właśnie na placu świętego Piotra. No też no niesłychane takie no... No niezwykłe, że tak powiem, to były chwile dla nas. No później, to było później. Aha, no i teraz można wrócić do tego najnowszego projektu, czyli kolędowanie ze świętym Janem Pawłem II. Golec Orkiestra kolęduje z Ojcem Świętym. Tak się zdarzyło, że jakiś czas temu trafiły do nas nagrania siostry Teodory, która była, można powiedzieć, taką siostrą pracującą przez cały pontyfikat przy Janie Pawle II. Tutaj w Rzymie i po prostu i rejestrowała różne kolędowania z różnych okresów. Czyli jest to materiał. Tak, tak. Jeszcze do tej pory. Nigdzie nie publikowany. Nigdzie nie publikowany. Mamy nagrany piękny koncert u nas w rodzinnym jubileum w zeszłym roku. No i ruszamy w tym w Polskę, że tak powiem. Jak to wygląda? Bo właśnie wielu ludzi mówi, no, jak to będzie z wami papież śpiewał. No rzeczywiście, od podczas tych wigilii, które tutaj się odbywały, tak, że tak powiem, była włączona taśma i powiedzmy jest 2-3 godziny nagrane, że tak powiem, kolędowania różnych kolęd pastora. Papież też miał taką, że tak powiem, umiejętność, że na poczekaniu wymyślał wiele ciekawych słów. Zwrotek czasami humorystycznych. Często też właśnie opowiadał, jak on rozumie te kolędy. Czyli takie było słowo, prawda, do każdej kolędy. I właśnie ten materiał nagrany na szpulowej taśmie, prawda, otrzymaliśmy. No i z tego, że tak powiem, wzięliśmy fragmenty, które właśnie są włożone w ten cały projekt. Czyli na przykład pierwszą zwrotkę rozpoczyna papież śpiewać. Golec Orkiestra. Drugą zwrotkę i refren na przykład razem. I mniej więcej tak to wygląda. Tylko oczywiście jest zrobiony nowoczesny aranż, nowoczesna tak. muzyka. W dół oczywiście Golec Orkiestry, czyli z tą jakby z tą charakterystyką. To jest wasza charakterystyka. Tak. W góralskim duchu. No bardzo wzruszający projekt. Papież też mówi o wielu właśnie ważnych takich sprawach. Że on tymi kolędami się modlił, że on codziennie do 2 lutego wyśpiewał te kolędy, jakby to była normalna modlitwa, no bo jakby kolęda sama w sobie jest pieśnią uwielbienia Boga. Boga. Oczywiście o jego narodzeniu mówią te kolędy i właściwie no Polska, jeżeli chodzi o taki kulturalny i historyczny jakby punkt widzenia właśnie tych wszystkich kolęd jest ewenementem, bo ma ich ponad 500. Tak. Także właśnie nawet... chciałam się was spytać, jakie są wasze ulubione kolędy? W związku z tym, iż za niedługo będą święta.
wiele jest pięknych kolęd, wiele jest pięknych kolęd, ulubiona kolęda, nie wiem, no właściwie to każda ma swoją jakąś taką historię, niewątpliwie królową kolęd w Polsce to jest Bóg się rodzi, czyli Franciszek Karpiński napisał tą kolędę i właściwie ona była nawet swego czasu, kiedy Polski nie było na mapie, była pod zaborami, była hymnem Polski. Tak powiem, mamy kolędy z różnych regionów. Mamy na przykład przepiękną kolędę napisaną przez ojca Jerza, jezuitę, w Starym Sączu w okresie międzywojennym, kiedy trafił do więzienia, napisał kolędę Nie było miejsca dla ciebie. Piękne. To jest uniwersalny tekst przeszywający po prostu każde sumienie i to jest coś, czego no naprawdę... No... Ale właśnie wielu zacnych artystów sięgało do tematyki kolędowej, można powiedzieć... Bożonarodzeniowej. Bożonarodzeniowej właśnie i Stanisław Moniuszko i Chopin chociażby cytuje w swoich utworach Leży Jezuniu. Czy Jezu Malusieńki, tak, w słynnym skercu Hamor opus 20 słyszymy właśnie Leży Jezuniu, także... Teofil Lenartowicz pisze kolędy. Preissner nawet takie góralskie, no nie? Tak, to Preissner, który jest jakby współczesna twórczość. No, wielu wspaniałych naprawdę twórców sięgał do tematyki bożonarodzeniowej, bo ona jest wyjątkowa. Ona jest po prostu poniosła jeszcze w wydaniu polskim. To już w ogóle no, to jest jakby ewenement. No, jeszcze... U nas w domu była taka tradycja, że wszystkie kolędy śpiewało się od początku do końca. Jeżeli... Ja was chciałam właśnie się zapytać, jak to kolędowanie, to świętowanie u was w domu wygląda? Czy macie jakieś specjalne tradycje? Jak przygotowujecie się do świąt? No, przede wszystkim jeszcze a propos kolęd, śpiewa się kolędę od początku do końca. Jeżeli ona ma 30 zwrotek, mamy kantyczki, stare książeczki, to jedziemy od pierwszej do ostatniej. Tego, niektóre pastorałki są tak śmieszne, takie po prostu takim żartobliwym językiem opowiedziane, no po prostu jakby to są, no naprawdę no, ktoś miał niesamowitą wyobraźnię, żeby jakoś tak to po prostu ubrać w takie słowa fajne, no niektóre bardzo takie oryginalne. No przede wszystkim no tutaj święta u nas, to my spędzamy bardzo rodzinnie, u nas wszyscy w domu grają, śpiewają. Tak, i grająco i śpiewająco, jest to duża rodzina, także no jest wesoło, gwarnie. Ale z takim jakby, no, że tak powiem, góralskim duchu to się wszystko odbywa. Także co roku gramy na pasterce oczywiście w górach u nas. Sama Wigilia to jest taki dzień, gdzie, jak to się mówi w górach, jako Wigilia taki cały rok. Tak. Czyli trzeba się pilnować. No nie można mówić brzydkich słów. No, trzeba być grzecznie miłym dla siebie. Trzeba jakoś tak się po prostu umieć się dobrze... pojednać też z najbliższymi, jeżeli są jakieś właśnie czy zwady. No i na samej Wigilii oczywiście jest i modlitwa, jest opłatek z miodem u nas sieje. Jest to puste miejsce dla tego gościa, który może w każdym momencie przyjść gdzieś tam do domu. Jest 12 potraw oczywiście. No i później śpiewanie kolęd. To jest bardzo rzeczywiście u nas żywą tradycją. My to też podtrzymujemy. I jeszcze jak byliśmy jeszcze małymi chłopcami, no to chodziliśmy z tak zwanym winszowaniem, czyli kolędowaniem. Po domach. Nauczyła nas właśnie tego nasza mama Irena Golec, jak i babcia właśnie Helenka świętej pamięci. I kilka takich właśnie wierszyków, które jakby wprowadzają ten nastrój wigilijny. I później oczywiście takie tradycyjne góralskie życzenia, które się właśnie składa każdemu domownikowi. I one są bardzo oryginalne, bardzo śmieszne. No i to jest cały czas kultywowane, nawet podczas tej trasy kolędowej też cały czas składamy te życzenia, one robią i niesamowitą furorę. I przekazujecie to cały czas z pokolenia na pokolenie. Dalej, no kolejnym pokoleniem, tak, jeszcze tu można powiedzieć, że zawsze robimy taki bilans, podsumowanie roku przy wigilijnym stole. Co się udało, co się nie udało, jakie są ewentualnie plany na kolejny rok. Także jakby takie podsumowanie, no warto zrobić, tak zawsze robił nasz tata świętej pamięci. Ale my jeszcze wtedy byliśmy, że tak powiem, rolnikami, czyli oni planowali. Tu było żyto, to teraz tu będą ziemniaki. Tam były buraki, to teraz tam będzie pszenica. Jakby jakieś takie, w dużym skrócie oczywiście mówię, ale jakieś takie plany były snute przy tym wigilijnym stole. No oczywiście, no później były prezenty, no to wiadomo, że najbardziej na te prezenty czekały dzieci, ale tylko właśnie te grzeczne.
No. A słuchajcie, chciałam się cofnąć w czasie i zapytać was, kto dokładnie, jak to wyglądało, jak, od czego się zaczęło? Kto zainicjował ten właśnie wielki fenomen, jakim jest Golec Orkiestra? To tak powstało, że tak powiem, w taki bardzo naturalny sposób. Zespół zawiązał się w taki sposób, że my studiując z Akademii Muzycznej w Katowicach graliśmy już z wieloma artystami. Jakby nagraliśmy wiele płyt praktycznie z czołówką polskich artystów. I jakby przyglądaliśmy się temu show biznesowi, tak powiem, od zaplecza i gdzieś takie w pewnym momencie zapaliło nam się światełko, no po co gdzieś być u kogoś. Tak. Jakby w sekcji D, zróbmy coś swojego, coś takiego, żeby u siebie być, jak to się mówi, dyrektorem. No i tak też się stało, że w 1998 roku powstało kilka pierwszych piosenek, między innymi Lornetka i Crazy is my life. No i od tego się zaczęło właściwie, no i jakby ta pierwsza płyta w 1999 roku została nagrodzona Fryderykiem. Super jedynką. Wszyscy pamiętamy. No tam wiele tych nagród się posypało. Tak. No to był taki strzał dosyć zauważalny na polskim rynku muzycznym. Oczywiście my jakby sami wzięliśmy sprawę w swoje ręce, ponieważ żadna duża firma nie była zainteresowana tym materiałem i tą płytą. Czyli jak tak zwani majorsi, czyli duże firmy fonograficzne, to powiedziały nam nie, krótko mówiąc. No to my, jak ktoś nam mówi, nie, to my robimy po swojemu. Nie była zainteresowana wydaniem tego materiału, tak, jak później promocją oczywiście. Aż trudno w to uwierzyć teraz, z perspektywy czasu. No i w tym momencie zawiązaliśmy swoją firmę fonograficzną, czyli Golec Fabrykę, która do dnia dzisiejszego wydaje wszystkie fonogramy Golec Wo Orkiestry, jakby zajmuje się no, całą jakby tą machiną i produkcyjną, i wydawniczą, i jakby i reklamową, i koncertową. Także jest to firma rodzinna w dużej mierze. No właśnie, firma rodzinna. I czy również w pracy pojawiają się jakieś konflikty? Jak to wygląda u was? No konflikty. Jak się razem pracuje? Gramy 23 lata, no konflikty były jakieś takie no czasami, ale jakby tutaj tam, gdzie się drzewo rąbie, tam i jazzgi lecą, i wióry. I czasami nawet, tak powiem, iskry, no nie? No, ale jeden, prawda, woli barszczyk, drugi lubi żurek. No i za to mamy toczyć, jak to się mówi, wojny. Na samym końcu trzeba znaleźć wspólny mianownik. Tak, no, trzeba znaleźć wspólny mianownik, bo otworzymy razem zespół i firmę i razem ciągniemy ten wózek, więc trzeba się dogadywać po prostu, no. No i tak, i właściwie do tutaj czterech braci jakby jest w tym teamie Golec orkiestrowym, czyli jest Rafał Golec, który jest menadżerem i autorem też tekstów. Jest Stanisław Golec, czyli najstarszy nasz brat, który zajmuje się multimediami. Jest też takim, można powiedzieć, nadwornym kierowcą, bo jeździ z techniką i ze sprzętem jakby w pierwszej kolejności na każdy koncert. To się nazywa backline. Tak, z backlinem. No i jest Paweł i Łukasz, tak. I są jeszcze nasze żony w tym teamie, czyli moja Edyta, która śpiewa i gra na altówce, zajmuje się też social mediami. Jest Kasia Golec, czyli żona Rafała, która zajmuje się przyjmowaniem zleceń i koncertów, jakby umawianiem wszystkich tych umów związanych właśnie z koncertami. Jest Dorotka Golec, czyli ona zajmuje się fanshopem Golec Orkiestry i jest takim tour menadżerem u nas. To jest was, liczna rodzina. No, 17 osób jeździ na koncerty. No, 17 osób, także to jest taka duża brygada. To jest generalnie duża produkcja, bo są i multimedia, jest światło, dźwięk, także tutaj no, jest co oglądać, jest na co patrzeć, także to nie jest takie, że tak powiem, no i te koncerty są zjawiskowe i również ta trasa z Janem Pawłem II, to kolędowanie jest też bardzo zjawiskowym, też bardzo wzruszającym jakby projektem, który no taki no będzie... Cię zapraszamy na trasę. Specjalnie przygotowana właśnie oprawa wizualna, archiwalne zdjęcia, filmy, materiały, gdzie właśnie papież śpiewa te kolędy, gdzie opowiada te kolędy. I to jest wszystko połączone w takim, można powiedzieć, nowoczesnym duchu. A właśnie, no. Jeszcze chciałabym tutaj z innej strony podejść. Świętujecie wasze 20-lecie, zresztą tutaj powiedzieliście, już ponad 20 lat gracie razem. Tak. Czy z tej okazji przygotowujecie jeszcze jakieś inne niespodzianki dla waszych fanów? Oprócz tej trasy właśnie z Janem Pawłem, czy jest coś jeszcze? No tak, no przede wszystkim my wydaliśmy jakby tutaj w czasie pandemii, bo to był taki czas, gdzie wszyscy się zamrozili.
I również i Golec Workings się zamroziła. Ale się na chwilę zamroziła. Ale nie zmarnowała tego czasu. My wydaliśmy właśnie dwie płyty w tym okresie, bo jedna z nich to jest właśnie to kolędowanie z Janem Pawłem II, duża produkcja telewizyjna, a drugi projekt jeszcze większy to jest Symfoetnik. Tak. To jest przepiękny projekt, w którym bierze udział ponad 100 artystów. To jest i orkiestra symfoniczna, Stależny Art Collective Symfonii, która koresponduje z muzykami, wirtuozami muzyki ludowej, konkretnie karpackiej. Później mamy 6 artystów tutaj gości zaproszonych do tego projektu, bo jest Andrzej Lampert, jest Kuba Badak, jest BDOS, Gromi, Krzysiek Trybunia, Tutka i Piotrek Cugowski. No i gospodarzem oczywiście jest Golec Orkiestra. Przepiękne widowisko nagrane w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. No i tutaj był też plan, żeby ruszyć z tym w Polskę. No niestety pandemia pokrzyżowała temat, ale po nowym roku wracamy do tego, bo jest też duże zainteresowanie tym projektem. Bardzo oryginalnym, który no... Mam nadzieję, że również do Rzymu. No oczywiście. Z chęcią. No, to jest bardzo sportowy. To jest taki międzynarodowy projekt. To jest międzynarodowy projekt. Że tutaj ta muzyka jest no taka, że to właściwie to... Poza tym połączenie muzyki symfonicznej i dużej orkiestry z orkiestrą góralską, to jest spektakularne. Tak, to jest do tego właśnie nietypowe i założy tak, się, że ale w nowoczesnej formie też. Tak, do tego właśnie jeszcze sama kwestia wizualizacyjna, która jest właśnie za nami. Przygotował nam to Jacek Kościuszko, znakomity właśnie reżyser. No i też w bardzo oryginalny sposób podszedł do właśnie, jak to się mówi, wideoklipów, które są specjalnie przygotowane do każdej piosenki. Pokazał, można powiedzieć, pigułce, cząstkę Karpat w różnych, prawda, i tożsamość. Dokładnie, w różnych porach roku, różnej perspektywy. No jest to niesamowicie fajnie wymyślone i rzeczywiście takie bardzo no, przyciągające oko. Oczywiście nad nowymi piosenkami Golec Orkiestra pracuje, także no niebawem również coś nowego wypuścimy. Że tutaj jakby cały czas ten proces produkcyjny... Jesteście w ciągłym ruchu. Tak, on jakby jest. No, dwa tygodnie temu graliśmy we Lwowie, w tym tygodniu byliśmy w Dubaju. Byliście też w Dubaju, właśnie. Tak, gdzieś jesteśmy w Rzymie, także no tutaj... Jest intensywnie. I bardzo intensywnie. Ten jakby plan można też zobaczyć na naszej stronie golec.pl. Tam są również nasze koncerty, 4, bo można zobaczyć w pełnej okresie te właśnie to kolędowanie z Janem Pawłem II, można zobaczyć Symfoetnika, można zobaczyć kolędowanie w Bazylice na Jasnej Górze, też przepiękny nasz projekt. Tak. I można zobaczyć jubileusz, czyli 20 lat Golec Orkiestry ze Spodka. Też duży, wypaszony koncert z artystami, no, gośćmi specjalnie. Także no... Zapraszamy na stronę Golców. Tak. Oczywiście. Słuchajcie, jedna z waszych piosenek ma tytuł Życie jest muzyką. Zakładam, że to wasze motto. Motto życiowe. No tak, no tak się składa, że od małego śpiewamy. Jak już się narodziliśmy, to już były śpiewy takie, że było słychać u sąsiada. A tutaj no właściwie cóż, no życie jest muzyką, bo my byliśmy, że tak powiem, już tym pokoleniem, które miało możliwość ukończenia normalnej edukacji muzycznej, bo nasi rodzice no, nie mieli tej szansy, inne czasy inne były, czasy, tak. Inne obowiązki, także jakby tutaj w ogóle była inna rzeczywistość po prostu. Także dopiero nam było dane skończyć studia i normalnie pójść w tym kierunku. I także faktycznie to życie jest u nas muzyką, jest wygraną. Oczywiście musi być jeden warunek, ta miłość, która jakby no, powoduje to, że człowiek jest po prostu... Jak to określić? Czuję się żywy. No czuję się żywy, no czuję się po prostu potrzebny. No jest jakby, no to jest spełnione. To jest najpiękniejsza rzecz. No jeżeli człowiek ma tą miłość w sobie, jest ta bliska osoba przy niej, no to można góry przenosić. No. A kochani, w związku z tym, że zbliżają się święta, czego życzylibyście naszym rodakom żyjącym za granicą? Słońca. No może akurat rodacy z Rzymu nie narzekają. A nie deszczu. Spoko, nie, no wiem, słoneczka też można. Nie, no co życzymy, no wszystkim rodzinnych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Co by się zapewne spotykali, kolędowali, świętowali. Oczywiście przy repertuarze Golec Orkiestry. No i cóż, no pogody ducha, żeby te pandemie nas w końcu, że tak powiem, opuściły, żeby już dać sobie spokój z tym szaleństwem, żeby jakoś to się, że tak powiem, unormalizowało, żeby wróciło to na stare tory.
Znaczy, na pewno ta pandemia była po coś, tak? Jakby no, patrzę z drugiej strony na to wszystko, to gdzieś zawsze, tutaj jakieś to są jakieś pozytywne strony, jest, prawda? Oczywiście. No, także cóż, no, życzymy rychłego powrotu do normalności, do takiej, już tak powiem, rodzinności, do takich spotkań, które starają nas, bo wydaje mi się, że ta pandemia dużo spustoszenia zrobiła i już tak powiem, ludzie poczuli się bardziej jak jacyś tacy samotni, wyizolowani, jacyś tacy, kurczę, nie wiem, no... Pozamykani w domach, no. Tak, niektórzy tak, samotności tak. Umierali, co było straszne. Nikomu się tego nie życzy. Samobójstwa nawet. No, oczywiście, tak, więc to dziadostwo powinno się jak najszybciej skończyć i tego Państwu życzymy, a myślę, że wszystkim co? Optymizmu i takiej wiary właśnie na lepsze jutro, by bliskich osób wokół Państwa, żeby byli też prawdziwi przyjaciele, z którymi, jak to się mówi, można po prostu przysłowiowo konie kraść, ale dużo rzeczywiście takiej radości, takiej pogody ducha i żeby było więcej pokoju i spokoju na tym świecie. Jeszcze może skończę takimi życzeniami, żeby Pan Jezus rodził się w naszych sercach każdego dnia i żeby do naszych rodzin przynosił pokój, nadzieję, wiarę i miłość. Piękne życzenia. W moim imieniu, w imieniu Wideopyja i wszystkich Polaków żyjących we Włoszech odwzajemniamy te życzenia. Również życzymy Wam wspaniałego pobytu w Rzymie i powrotu bezpiecznego do kraju. Również zwracam się tutaj do wszystkich Państwa, którzy właśnie nas teraz oglądają. Również my życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Oczywiście naszym gościom dziękujemy za bycie z nami, za tą piękną rozmowę. I do zobaczenia. Mówi ciao, ciao. Bella, bella.